Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w końcu nadszedł ten dzień, na który tak naprawdę wszyscy czekali. Ja nie wiem, czy czekałem na ten dzień, nie chciałem nagrywać tego filmu, ale mamy daily, chłopaki mnie zmusili do nagrywania dzisiejszego filmu, a ja bardzo chciałem sprawdzić pewną jedną rzecz. Podejrzewałem już od dłuższego czasu, że Agata może mnie zdradzać. Zdradza się, tak. Moim zdaniem też tak jest, bo ona nie zachowuje się, jakby była twoją dziewczyną. Tak. Ale ona do każdego, do mnie też. No, a ty też dla niej, nie? Nie. Ale... do mnie taka, ja dla niej. No dobrze, rozumiemy. Ciężko to jest. W sensie wydaje mi się, trener, że też do niej ty startowałeś ostatnio. Dobra, nie, no nieważne. W każdym razie dzisiaj chciałbym po prostu udokumentować to i zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. Pojedziemy do niej do Warszawy. Ja wiem, że ta noga mnie trochę ogranicza i dlatego na to wykorzystuję. I najprawdopodobniej sobie przeprowadziła jakiegoś gacha, z którym spędza całe dnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo widziałem, ty z nią nie możesz spędzać czasu. Tak. Jesteś na wózku. Jestem na wózku i po prostu nie mogę spędzać. Także w dzisiejszym odcinku po prostu pojedziemy do Warszawy, zobaczymy. Zaskoczenia po prostu wejdziemy do jej mieszkania. Także jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dążę do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo tak, mamy najszybciej rozwijający się kanał w Polsce i mam nadzieję, że dzisiaj po prostu uda się wyjaśnić tą sprawę. Jeżeli rzeczywiście mnie zdradza, no to po prostu z nią zerwę. I po prostu dzisiaj ten związek się skończy. Co będzie następne? A coś już nie słucham? Interesuje. Miłości się nie szuka na siłę, samo przyjdzie. Nie będę chciał żadnej dziewczyny w najbliższym czasie. Ale w końcu wróci kamuś pełen energii, a nie taki smutny jak ostatni. Dobra, do tej Warszawy, sprawdzimy to, czy rzeczywiście tak jest. Jeżeli jest inaczej, no to po prostu... no po prostu będziecie mieć na film. Zapraszam do oglądania. Dobra, tak jak macie być szczerzy ze mną. Jak myślicie, ona mnie... ale tak szczerze, zdradza mnie czy nie? Jak obstawiacie? No mi się wydaje, że mogłoby tak być. Jak widziałem, jak się przytula zdradziarzem. No, mi też się wydaje. Po tej całej sytuacji, ogólnie po patrząc na jej zachowanie, to mogłoby tak być. Przytulaniem, ale wiesz, jednak to było... tobie tak, no nie wypada. No, dradziarz chyba nie... A powiedz prawdę, robiłeś coś z nią czy nie? Bo tak to by mi to ułatwiło po prostu sprawę. Może chciał zrobić taki test wierności tylko, czy jest wierna dla ciebie. Chciał dla ciebie to sprawdzić. Mhm. Tak? No, widzisz? Ale co raz? No zrobiłem test wierności. Ale dobra! Ale to tak jak my u dryżarza chcieliśmy. Ale i co, i co? No co, i co? No co? W Agacie nie znasz? No stary, no powiedz mi, jaka jest. No łatwa jest, no. Co on ci powiedzieć więcej? Nie rozumiem, czyli... ja też nie rozumiem. Co? No ale czy do czegoś doszło, ja się pytam? I w ogóle chodzi za mną, no co mam ci powiedzieć, no. A to ona za tym chodzi, ona jest taka narzeczona. Czyli sam widzisz. Byłaby taka możliwość, żeby zdradziła, jeżeli ona za nim chodzi sama, no on już w pewnym stopniu, no już w pewnym momencie mu o to pychał, no to czyli nie wiadomo, na co się napotkamy, jak ją teraz zobaczymy. Nie wiem, dla mnie to też jest trochę nienormalne, że wchodzimy tak po prostu z buta do jej mieszkania, no ale dobra, no trzeba to zrobić. Chciałeś sprawdzić. No musimy to sprawdzić, musimy to sprawdzić, po prostu wchodzimy. Chciałem bardzo ciekawie, co się tam tutaj będzie, no. No tak. Ogólnie to boję się tam jechać, w sensie, no jesteś już na tym osiedlu, ale nie wiem, czy tam... Stary, ona równie dobrze, skąd wiesz, że w ogóle jest w domu? Może robić dużo innych różnych rzeczy. Jak chcesz, to mam klucze do chaty. Masz? No to dobrze, no to najwyżej zaczekamy na nią, jak jej nie będzie. No tak, no nie wiem, a... nie wiem, od razu sugerujesz najgorsze. Dlaczego od razu sugeruję najgorsze? Po prostu mam przeczucie. Ja też mam takie przeczucie. Mam dzisiaj przeczucie, że coś się wydarzyło tam i muszę tam jechać. Ale stary, masz do tego, po pierwsze, to masz do tego powody. Widziałeś ostatnio, jak się zachowałem z dryżarzem. Tutaj to wszystko jest czytelne i nie myślę, że... no dobra, myślę, no może zobaczymy. Myślę, że może mieć to miejsce. Dobra, po prostu jak będziemy pod blokiem, włączysz kamerę. Cóż, no najgorzej będzie, jak rzeczywiście będzie mnie zdradzać. Ja nie wiem, czy ja w ogóle to w internecie mam pokazać, ktoś się upokorzy, że jestem z taką dziewczyną. A ona znaczy... się nie upokorzy? No dobra, dla ciebie z jednej strony też jest coś takiego mocnego, ale to bardziej dla niej chyba, tak? Dla niej jest. Ale ona się tym nie przejmuje. No ona ma w to wywalone. Ona ma to gdzieś. Tak, czy ona mnie zdradza, czy ona mnie nie zdradza. No zresztą sam wiesz, jak to wygląda. Jak wygląda wasz związek. Ja nie wiem, czy to nagrywać, tak szczerze mówiąc. Jak nie? No jak się okaże, że to... no mówię ci, ja się upokorzę przed całym internetem, że laska mnie puszcza po boku. To ona się upokorzy, stary. No ale to ja, że nie umiem dopilnować dziewczyny, no stary. Ale co ty miałeś ją dopilnować? Na wózku miałeś za nią teraz jeździć? Są momenty, właśnie teraz pokazujesz, że ją dopilnowujesz i sprawdzasz, no. Nawet, że jesteś na wózku i ją pilnujesz i jak jeździsz. Właśnie, to nie chodzi o to, że trzeba siebie pilnować nawzajem, po prostu jedna i druga strona powinna być uczciwa. Tak, dobra, teraz cicho. Weźcie mnie, ja wam tam klucze, otwieramy i wbijamy tam od razu z partyzanta, żeby nie było po prostu sytuacji, że może coś ukryć. No, że okay. Ktoś się schowa czy coś. Rozumiecie? A jak będzie tam jakiś gościu, to co? Ładujemy go od razu? Ładujemy go. Mamy go ładować czy co? No rozumiem. Ale w sumie, jeżeli jest, to co? To tylko z jej strony. Nie, po prostu wydaje mi się, że po prostu to nagramy i pokażemy w internecie, jaka jest. Tak wystarczy. Jak uważasz? Wydaje mi się, że to wystarczy. Wydaje mi się, że to wystarczy. Ty? Od razu ty wchodzisz z kamerą i nagrywaj wszystko, co tam będzie się działo.
słyszysz? No słyszę, słyszę, to daj mi otworzyć drzwi, ja wejdę w pierwszy. Dobra, właśnie pierwszy, stary. Nagrywaj wszystko, zajmie się na wózku, no i tak nic nie zobaczy. Dobra, dobra, dobra. Co? Jak co się dzieje? Właśnie to chyba... my się pytamy, co się dzieje. Co ty się dzieje? Jak bez pytania do swojego. Ale nie mówiłaś mi, że będziesz miała jakichś gości? Co ty się dzieje? Ja też nie widziałam, że wszystko jest miała gości. To chyba wszystko... To jest trening, tak wygląda? Trening! Dobra, kładź się. Trening. Jaki trening? No ja mam problemy z kręgosłupem, z plecami. Ona ma problemy. Treningi i teraz mam fizjoterapię na przykład. Tak jest. Bardzo dobrze. Jaki trening, kurwa? No ale nie widziałeś, że trenuję? O co chodzi? Trening robisz. Wiola robi takie tłuste obiady, że ja muszę po prostu trenować. Ale z jakimś typem w mieszkaniu? Słuchaj, nie z jakimś typem, przecież tylko z trenerem. Czemu razem trenujecie? Ty, normalnie? To jest trening, tak? Słuchaj, no... Siłownie są przecież zamknięte, to gdzie mam siłownie trenować? Siłownie są zamknięte, właśnie, a ja po prostu jestem bez koszulki, bo... Jak to nie wiem, co robię? Strasznie duszno. Jak to jest teraz, jak jest okno otwarte i jest przeciąg? No bo jest gorąco właśnie! Czemu to jest stani? Stary, nie wiesz w to, nie wiesz w to. Stani tu leży, co ty tu robiłaś? Na sportowy zmieniałaś? Przy nim zmieniałaś na sportowy? No nie, przy nim, ale akurat tak poszło. Czy ty się rzuciłam, no? Poszła się rzuciłaś tak. Dobra, słuchaj, bo to nie ma sensu się kłócić, my mamy jesteście iść dalej. Jesteście razem, czy nie? Nie, jeszcze 15 minut treningu, o co wam chodzi? Jesteś razem, to jest twój problem czy mój? Bo ja nie rozumiem. On jest zazdrosny, on by chciał ze mną trenować. Nie chciałbym z tobą trenować, ja już z tobą trenowałem. Co trenowałeś? Chodź, co? Trenujemy dalej. Co z nią trenowałeś? Chodź, teraz pokażę. Ale czemu to on ci trenujesz? Bo ja nie wiem, co tu się dzieje. No ja też stary, nie wiem, chciałbym się dowiedzieć. On się robi trening, ty mówisz, że z nią trenowałeś, co trenowałeś? To seks z nią trenowałeś, czy co? Dobra. Fagata, jesteś chora. Mu się nawet nie mogę ćwiczeń robić tak. Nie, powiem, najprawdopodobniej mnie zdradzasz, tylko udajecie teraz, że robicie trening. Tak, i jestem. Jaka zdrada. Jestem po prostu najseksowniej ubrana na świecie do zdrady, po prostu. Dobra, chodź, trenujemy dalej. Nie, właśnie w tej chwili zdradzę. Trenuj sobie dalej. Trenować. Ty mnie w ogóle śmiesz oskarżać o zdradę. Nie mogę na to patrzeć. Jak, czemu ty nie możesz na to patrzeć? O co ci chodzi? On jest zazdrosny. Po prostu on jest mnie zakochany. Co? Ja jestem w tobie zakochany. Ale o ma dziewczynę, o ma dziewczynę. Jesteś normalna? No to właśnie jest właśnie jeszcze gorzej. Ty się poczułaś. Poczułaś się. Ja w tobie zakochany. Ty się poczułeś zakochany. Obrzydliwa. Ale czego wy się kłócicie? Dobra, nie ważne. Z sobą, jak ja jestem na wózku inwalidzki. Wyjedźmy stąd, wyjedźmy stąd. Ja muszę ochłonąć. Wyjdźmy stąd. Ja muszę ochłonąć. Wyjdźmy stąd, ta rozmowa nie ma sensu. Chodź, nie? Chodź. Ale nawet treningów nie ma. Dobrze, pójdź do swojego. Tak, zadbaj o nią, zadbaj o nią, zadbaj o nią. No i co mam o tym sądzić? No co stary, tutaj nic nie musisz dodawać już. Ja tylko nie rozumiem, dlaczego ty się tak kłóciłeś ciągle. Ja nie przyłapałem na zdradzie, ale właśnie, to jest najbardziej... Z czym się cieszysz? I dlaczego w ogóle ty się skupiłeś do tego typa? W moim imieniu nie musiałeś się pójść, to ja chciałem z nią porozmawiać, a nawet nie dałeś mi do głosu. Czy stary, moim zdaniem masz... A się cieszysz? Masz wszystko już na kamerach. Masz wszystko, co potrzebowałeś. Przecież już na kamerach wszystko jest, tak? No tak, no. Ale już to mnie nie obchodzi, bo ty wyglądał jakby nie robił z nią treningu, ale w sumie on tu w dupie. Bardziej interesuje mnie, co ty miałeś za problem. No, daj mi spokój, stary. O co ci chodzi? Zarzucasz mi coś? Nic nie zrobiłem. Chciałeś po prostu dla niego jak najlepiej, tak? Żeby go wybranić z tego. No. Czyli nie masz mi nic do powiedzenia, tak? Nic mi nie powiesz, a mi się wydaje, że coś między wami było. Nie było. No to dlaczego tak się zachowuje? Stary, nie widzisz tego, Adam? No ale ja to widzę, dlatego też zadałem mu to pytanie. To nie tak! Ja przecież nie mogłabym zdradzić, ja? Ja jestem zupełnie... Ale co ty robisz? Czemu ty się... A dlaczego ty idziesz do zdradzenia? No bo on mnie oskarżał o zdradę! No ale to czemu się mu tłumaczysz? No to chyba, chyba zdradzasz kamusia, tak? No dlaczego z nim rozmawiasz, do cholery? Ale nie, przecież możesz na mnie nie podnosić głosu, bo ja sobie nie pozwolę. Ty sobie nie pozwolisz, tak? A zdradzać to już... Stary, to jest mój kuzyn! To jest twój kuzyn? To jest mój kuzyn, cioteczny, najbliższy kuzyn. Przed chwilą był trener. Ale on jest też przy okazji trenerem. Po prostu robisz... I kochankiem. No, ty chyba możesz z kuzynką sobie z Wiolą tutaj, no. Kifa Rafa. To jest mój kuzyn, my się razem w wannie kąpaliśmy, jak mieliśmy... Tak, kolejny, a to jak konserwator. Ty z każdym się w wannie kąpałaś, każdy do ciebie to kuzyn. Ale co? Co się tak... Nie, 12! Stary, nie wiesz, to zobacz jak ona się uśmiecha i do boku patrzy. Dobra, ja... Misiu, ja nie wiem, co ona... Nie... Misiu! To jest tylko kuzyn mój, no! Kurde, mam ci pokazać papiery, że jesteśmy kuzynami, czy co? Tak, pokaż mi. Jak? Mamy nawet podobne nazwisko? Zresztą się tak głupio uśmiechasz. Kłamiesz! No to zadzwoń do tego typa. Nie mam telefonu, nawet tak wybiegłam, bo ci kocham. No to zadzwoń na demofon, niech zejdzie i... Nic mu nie powie, nic mu nie powie. Co, to na pewno twój kuzyn, tak? Tak, stary, to jest mój kuzyn. Mhm, ciekawe. Mam bardzo dużo kuzynów.
bardzo szumą. No, jakoś wcześniej nie poinformowałaś chyba komuś o tym, że masz treningi. Ale ja chciałam niespodziankę zrobić po prostu. Aha, niespodziankę się. Halo? Zejdź tutaj proszę, na dół. Stary, ale ja chciałam zrobić właśnie niespodziankę. Dobrze, że się ale tylko... Ja się przed nim rozbiorę za miesiąc i będzie, wiesz. Okej, okay, okej. Okay. Tylko winny się tłumaczy. No i gdzie ten twój rzekomy kuzyn? Kuzyn! Chodź, chodź. Stary, obojętnie co ona nie powie, to nie wiesz jej. Ile mam jeszcze na ciebie czekać? No, powiedz, że jesteśmy kuzynami. Jakimi kuzynami? No kuzynami! A, kuzynami! Nie dotykaj mnie, kuzyn. Co to ma znaczyć w ogóle? No to widać, że to nie jest twój kuzyn. Ty zdradzasz? Nie zdradzam! A dlaczego ty się cały czas o to pytasz? Błodzie, się o ciebie troszczy. Tak, nie troszczę zdradzam! Się o ciebie, troszczę nie zdradzam, się. No kurde, to mój kuzyn! Troszczę się patrz, o ciebie. Chodź, daj kuzyn, jesteś na sekretnym. Nie podoba mi się to. Dobra, chodź, bo... Chodź już. Kuzyn został mnie! Stary... A czemu tak chcesz, żeby ona poszła? No bo trening musimy jeszcze zobaczyć, tak. Wiesz o co chodzi. Trening? No, no wiem. Ja już jestem... A co, dzisiaj, grzewce, co dzisiaj trenowaliście? A... Pośladki? Przysiady. Przysiady, a no to treningi takie porządne. Widzisz, twoja dziewczyna się stara dla siebie, stary. Co ja mam wam powiedzieć? Sami widzicie, jak wygląda sytuacja, tylko mnie zastanawia, z czego się ryjesz. No nie wiem, no śmiać mi się chce, no. Ale od początku, stary, wytłumacz w ogóle, dlaczego ty do niej się tak spinałeś? Dlaczego ty miałeś największe do niej pretensje? Chyba no powinien mieć komuś do niej pretensje największe. No zostawcie mnie w spokoju, możemy ominąć ten temat. Ale to właśnie, my nie mamy do ciebie... O co wam chodzi? Pretensje, to jest podejrzane, Dredziarz. W sensie, to wyglądało tak, jakbyś ona się puszczała z tobą wcześniej. Jakby tobie się tłumaczyła, a nie ja. A no właśnie, jakby ja z nią nie chcę być. Szczerze, nie chcę z nią być. Ja też nie. No i co? Aha, czyli już nie chcesz z nią być, tak? No ale ja nie chciałem być z nią nigdy. To dlaczego byłeś taki wielce zaskoczony? I zazdrosny. O co ty byłeś zazdrosny? Zazdrosny o co? No właśnie nie wiem o co. Zazdrosny. Właśnie nie wiem o co. Wszyscy właśnie do nas przyjechali. Właśnie wytłumacz mi o co. Wytłumacz mi. Słuchaj, nie wiem o co ci chodzi. Daj mi spokój, co? Ja, stary, ja mam to wywalone w twoje tam... Raz ją kochasz, raz ją nie kochasz. Stary, nie wiem... Było coś się nie było. Nic nie było, dajcie mi spokój. Co wy od razu mi wkręcacie? Chcecie mi na siłę pokazać, że co? Nie, po prostu ty piara mnie zdradza. Moich winek na kogo trzeba zwalić? Na Dredziarza. Ale ja z tobą też. Nie moja wina. Moja wina. Jak moja? A jak ty też z nią, to nie twoja? Ale ja nic nie zrobiłem. Ale wierzysz mu, Adam? Jednak wiedzieliśmy, że przytulałeś ją, tak? No i nie wiadomo, co było wcześniej, co ja było ją przytulałem. A ja ją przytulałem, okej. Okay. A może co? Ona mnie przytulała? Co? Nie pomyślałeś o tym? Pomyślałeś o tym. Ty miałeś na niej tak rączkę. Nie. Nie miałem tak rączkę. Ja, nie wmówisz tego. No nie, no słuchaj, ja mam wywalone w twoje życie, bo to jest komedia. To, tego nie można brać na poważnie. Nie powinieneś być wywalony w życie swojego przyjaciela. Ale ja nie biorę tego na poważnie, bo skoro on jej nie kocha, to powinien już dawno ją olać. A nie się spinacie do mnie, że ona mi się... Aha, czyli jak ja jej nie kocham, to ty możesz sobie ją wziąć i puknąć na boku, tak? Ale pukam. Ale gdyby jej nie kochał, to by mu na niej tak nie zależało i nie wyjechalibyśmy specjalnie do zasranej Warszawy, żeby sprawdzić, czy ona... Stary, jeżeli coś zrobiłeś, ja ci gwarantuję, że poniesiesz konsekwencje tego. Ale ja nic nie zrobiłem. Dobra, jedziemy do chaty, ja z nim nie mam zamiaru kontaktu mieć. Odpuszczam zależy temat. Zależy ci na niej, czy nie? W tym zależało momencie, ci. Zależało mi, ale już mi nie zależy. No i co ty chcesz mi powiedzieć? Joka, no chciałem ci powiedzieć, że już raczej nie jestem swagatem. Nie wierzę ci. Naprawdę, zdradziłam. Co ty gadasz? Z jakimś trenerem... Ale ja ci mówiłam, jaka ona jest. Że ona cię w końcu cię zrobi w konia. I cały czas... I z Dredziarzem tak samo. Dobra, Wiola, nie dobiję już. Ja go nie A właśnie, propos Dredziarza, ja mam przypuszczenia, znaczy nie wiem do końca. A to widziałeś? Tak, ale to wszyscy widzieli przecież na kamerach, to było jak oni się obciskiwali. Ale słuchaj, ty tego nie widziałaś, Wiola, tego nie widziałaś. Ona normalnie tłumaczyła się Dredziarzowi, a nie mi, czaisz to? A o to chodzi, no właśnie. Tłumaczyła się Dredziarzowi, a nie mi. Dlaczego? No właśnie, właśnie tak to wyglądało, jakby... Czy ja nie miałam... A co ty jest tego, stary? No, ja mówiłem, że ona cię ma imponoga, stary. Ale ja też ci mówiłam. Ale to ty uważasz, że to jest śmieszne? Stary, no szkoda mi ciebie, ale wiesz, no... Dobra, ale ty się nie odzywaj nawet. Słuchaj, czy ja nie miałam racji? Ja mam rację od początku, że ona nie jest dla ciebie odpowiednia. Tak? Od początku ci to mówiłam, pokazywałam ci, a ty nic! Klapki na oczach i ciul! No dobra, trudno. Ale po dzisiejszym dniu już przejrzał na oczy. Przejrzał. W końcu dobrze postąpiłeś. Naprawdę, i nie wracaj do niej. Nie daj się jej zmanipulować. No nie. Nie, no po tym co zobaczył, to myślę, że na pewno nie wróci, prawda? Zawsze tak wybierasz takie dziewczyny, które są tak nie dość, że głupie. Lecę na słychać, ja nie wiem, co ty w niej widzisz. Co ty w niej widziałeś? Ja nie wiem. W glonojadzie. Takiej sztucznej lasce, no co ty w niej widziałeś? Właśnie, zastanów się następnym razem, co ty wybierasz. Stary, po co mi spokojnie wyciągasz? Bo przyjechał konserwator. Konserwator? Tak, i ale mówi... No nie wiem, stary, ale mówi, że musi pilnie z tobą porozmawiać. Ze mną? Tak, jestem. Ja nie mam oczy. Po co on zeszycie na w ogóle? Nie wiem, przyjechał bez zapowiedzi. Nagle się pojawił, znikąd po prostu, więc... I wyczułem, że jest troszeczkę taki zdenerwowany. Oczywiście idzie. No ale powiem ci, że wyczułem, że naprawdę jest zdenerwowany o coś. O co chodzi? Siema.
Siema. Po co ty dużo chcesz, że ja przyjechałem w stanie? No pogadać, no. 500 kilometrów przyjechałeś, żeby pogadać? No, no tak, no. No cześć, chciałem pogadać, no bo co się stało. Kurde, no bo dzwoni do mnie Agata, rozpłakana, że coś się stało. To przyjechałem, no. Powiedziała, że się rozeszliście. No bo się rozeszliście. No ale no, no, czemu? No mnie zdradziła. A tak od razu takie pochopne decyzje podejmowały, to głupio, nie? Jakie pochopne decyzje, tego słyszałem? Ale stary, my mamy wszystko na kamerach, jak ona, wiesz, no niby trening personalny miała z trenerem, a to nie wyglądało jak trening personalny, skoro ona inny sport uprawiała z nim. Tak wyglądało, mówić, ty byłeś zdenerwowany, podjąłeś pochopnie decyzję, to jest dobra dziewczyna. Stary, to jest twoja kuzynka, więc ja nie biorę pod uwagę w ogóle tego, co ty do mnie mówisz w tym momencie. Bo wiem, że bronisz swojej rodziny, ale to tak nie powinno wyglądać, stary. Ale to jest dobra dziewczyna, ty... Jak dobra dziewczyna, stary, zdradziła mnie? Czy dobre dziewczyny zdradzają? Źle to rozumiem. To jest naprawdę dobra dziewczyna, ona zawsze chciała dla ciebie dobrze. Dlatego puszczam jej po bokach, tak? No jak cię puszcza po bokach? No z jakimś trenerem. No z jakim trenerem? Nie wiadomo, też czy się działa. A tu ja jej nie potrafiłem przypilnować, czy ty? Stary, ale uspokój się. No ja rozumiem. Ale jak Tomek. Przypilnować? No, jak przypilnować? Człowieku, twoja dziewczyna czy moja? No moja. No halo, no. To pytam się, to ty nie potrafiłeś załatwić sprawy logicznie, porządnie, dobrze, czy co? No jest tak, ty masz znowu jakiś problem? No nie mam, ale wystarczy pilnować swojej kobiety, dobrze wszystko załatwić i będzie wszystko w porządku. Ja stary, nie rozumiem, ale ona nie była dla niego w porządku. Wiesz jak ona go potraktowała, gdy on załamał nogę? Ona miała go kompletnie w dupie. Jak to wyjaśnisz? Nie miała, miała stary. W życiu nie miała cię w dupie. Miała. Złamałeś nogę i ty miałeś ją w dupie i zaniedbywałeś swoje partnerskie stary, obowiązki, dlatego cię puściła kantem, no proste, nie? To jest twoja kuzynka, dlatego jej bronisz. Ja do niej nie wrócę, nie mam o czym rozmawiać, nie mam o czym. Słuchaj. Ej, stary, Tomek, uspokój się, Tomek. Będziemy inaczej rozmawiać. Tomek, uspokój się, Tomek. No co Tomek, uspokój się? Uspokój się, no stary, no ale zobaczysz najpierw ujęcia, to dopiero pogadamy. Ja ci grzecznie stary. Mówię, to jest grzeczna dziewczyna, stary. Masz do niej wrócić, mi to nie obchodzi, ale zmiesz to? Uspokój się, jesteście przyjaciółmi, tak to jednak porozmawiajcie na spokojnie. W twojej kwestii jest to, co ty powiesz, to się stanie dalej. Puść go, Tomek. Dobrze, Tomek, puść go. Dobrze. A gdzie ona jest? Niedobrze, nie bo ona... Nie może z tą przyjechała. Tak, znowu przyjechała, jest tam na ciebie czeka i płacze, bo jest rozpaczona, bo... Bo co? Nie, bo zdradziła, ona zdradziła, Tomek. Wystarczy porozmawiać, dobrze wszystko załatwić, a nie! I po prostu maskę, bo teraz lepiej wyglądasz, i ja cię zawiozę, jedziemy i z nią porozmawiamy, tak? Ale on tego nie chce, stary, nie zmuszaj go. Nie chce. Słuchaj, on chce tego, tylko jeszcze nie wie, tak? Stary, nie wiem, co ci mogę powiedzieć, ja wiem, że nie chcesz, przecież to widzę. On cię zmusza do tego, ale nie daj się, stary. Tak, powiedz, żeby po prostu się odwalił, żeby pojechał i tyle. Ale ja nie rozumiem jego... No, on nie był taki wcześniej, wiesz o tym? On się tak nie zachowywał nigdy. Nie, może mu coś nagadało. Bo on też. No na pewno. Bo on już wszystko zrozumiał. Co się stało? To chcesz wrócić w łaski? Nie, no on wszystko zrozumiał, słuchaj, spokojnie. Wszystko jest dobrze. Tylko trzeba spokojnie wszystko dawać, nie kłócić się, nie krzyczeć na siebie, no. No bo on nie wierzy, że trener personalny to jest nasz kuzyn. Nie, ja ci wierzę, wszystko. Powiedz, że mam po prostu wielką rodzinę, ogromne drzewo genealogiczne. Bardzo wielkie. Bardzo wielkie, mam bardzo dużo kuzynów. Bardzo blisko jesteś z tym kuzynem akurat. Tak, bardzo blisko. Wierzysz no. Mnie? Tak, wierzę. Zawsze siedzimy obok siebie przy stole na Wielkanoc. Tak, duży stół, słuchaj, duży dom, duża rodzina, duże drzewko, stary, dużo prezentów. Ostatnia wieczerza to jest nic, my po prostu... Ale dla was to chyba każda noc jest wielka, co? Razem z tym kuzynem. Jezu, wy to wszystko porównujecie do jednego, jesteście tacy zmoczeni. Spokojnie. To, że ty możesz ze swoimi, spokojnie, nie wiem, trenerkami, tak, personalnymi, kuzynkami sypiesz, to nie znaczy, że ja. Okej, rozumiem, pewnie tak jest. Bez głupich. Gdzie? Skądże? Tomek, przecież... Ale... Kuzyn, pan zatroni mnie aż tak. Co się stało? No bo nikt nie oskarżają takie rzeczy. Co się... Nikt cię nie oskarża, nie, no co ty? Agatka, nikt, on nic cię nie oskarża, wszystko jest okej. Okay. Nie. Tomek, skądże wiesz, że ja bym tak nie powiedział? Co ty? Ja sobie tak żartowałem. Okej, tak. Kochasz mnie nadal? Tak, bardzo ciebie kocham. To buziaczek, nawet przez maskę, ale buziaczek. O, pięknie. Ty to jednak jesteś dobry chłopak. Ja zawsze wiedziałem, że ty masz dobre serce. Tutaj, wszystko w porządku. Do pokoju cię zawieźć? Ty, Tomek, byśmy mogli może na osobności jeszcze pogadać? No, a co też? Nie, po prostu chciałbym porozmawiać, po prostu.
Ja wiem, że coś chciałeś, ale weź poczekaj, poczekaj. No ale ja właśnie chciałem... Słuchaj, ja sprawdzę, wiesz co, no... No bo pokazywałem ci te scenki, widziałeś jak on wygląda, no, tak? Widziałem. No to, czy na pewno to jest kuzyn? Głupio to wyglądało, wiesz co, tak głupio. No bo właśnie, teraz... stary... Ja sprawdzę, co ja pierwszy raz ciebie widziałem takiego agresywnego w stosunku co do kogokolwiek. A wiesz co, bo ona mi powiedziała, że on na mnie gadał, że... Ona ci tak powiedziała? No. Ale stary kamuś nigdy złego słowa na ciebie nie powiedział. Tak? Naprawdę ci mówię i to ci przyrzekam szczerze od serca. Ty głupio mi teraz. A może jakaś chwileczkę dosłownie? I my... Za chwilkę, minutka. No. Ona powiedziała, że on też ją po bokach puszczał, że na mnie gadał. Stary, ona tak specjalnie powiedziała. No, wniosło mi trochę, ja wiem. Ale wiesz, winny się tłumaczy, a tłumaczy się tym, co on zrobił, tak? No to zawsze coś będzie myślała, tłumaczy się tylko winny. Słuchaj, bo... Masz te zdjęcia jego? No, mam. To jest on, czy nie? Wiesz co, powiem ci tak, kurde, rysy twarzy podobne, ale nie wiem. Ale muszę się dowiedzieć. No to, dobra, chodź, chodź kamuś, chodź. Jeżeli to był rzeczywiście jej kuzyn, no to... Właśnie o to chodzi, że teraz się zastanawiamy, bo pokazałem mu te sceny, on patrzy teraz jego zdjęcia nie, i sprawdza. Nie, to tak głupio wyszło, bo ona mi nagadała dla ciebie, że ty gadasz na mnie złe rzeczy, że puszcza się bokiem. No i mnie poniosło. No poniosło mi, bo tak uwierzyłem jej, no bo jej zawsze wierzyłem, bo to moja rodzina. No tak, ale no jednak rodzina. Wiesz co, jak patrzę na to zdjęcie, to nie wiem, wiesz, ta rodzina jest duża. Czyli to może nie być jednak rodzina. No może nie być, nie. Aha. A mnie tak poniosło, głupio mi teraz, naprawdę, no przepraszam. No to jej rodzina, czy nie jej rodzina? Nie jestem pewien. No może tak, ale to tylko może. Co, jakieś 50 na 50, co my będziemy strzelać? Ja nie wiem, stary. Co ona mnie zdradziła, co ona mnie nie zdradziła, no stary, ja nie wiem teraz, co ona mnie zdradziła, co ona mnie nie zdradziła. To chyba ty powinieneś wiedzieć. Nie wiem, ja bym na twoim miejscu dalej ją teraz, tylko obserwuj, patrz i no, decyduj, no. Ja się wtrącał nie będę, nawet jak zadzwoni, koniec. Jak on się szedł? Stary, widzieliśmy co widzieliśmy, nie wiem, ja bym nie dawał kolejnej szansy, ja bym nie dawał szansy, naprawdę. A ja bym na twoim miejscu dał jej szansę, sprawdził i przypilnował, bo jeżeli raz cię walnęła po rogach, walnie cię drugi raz. Ale tutaj wszystko wchodzi w grę, stary, to jak ciebie traktowała całokształt, naprawdę, weź pod uwagę całokształt, sam się zastanów, bo to jest jednak twoja decyzja. Może da mi tą drugą szansę i sprawdziłem. Jak uważasz, stary, no. Ja chcę dla ciebie jak najlepiej, Tomek też chce dla ciebie jak najlepiej. Ja przepraszam, że taki byłem, poniosło mnie, nagadała mi. Okay. Chodźcie, cię zawiozę i... Nie, czekaj. No, ale jak chcesz to sprawdzić? Czekaj. A Tomek właśnie o tym nie wie. Wiesz, że ona z dredziarzem jeszcze coś możliwe? Właśnie. Co ty? No. Z dredziarzem? Właśnie, dlatego też nas to dziwi. Musimy to sprawdzić. I co, sprawdzimy to na dredziarzu? No ale jak chcesz na dredziarzu sprawdzić? Ale to dopiero jutro, żeby nie było podejrzeń. Dzisiaj sobie darujemy. No tak. Spokój, wszystko fajnie, wszystko w porządku. Wystarczająco emocje jak na jeden dzień. No, bo dzisiaj będzie podejrzane. Dobra, zakończymy. Tomek, zakończysz odcinek? Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Był pełen emocji. No, i to bardzo. Także co wam mogę powiedzieć? Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. I zapraszam na następny odcinek. Cześć.